Gorąco, cieplutko, serdecznie na naszym pierwszym dobrzeńskim jesiennym saloniku. Tak, jest mój, dobrze, dziękuję za odpowiedź, więc już też witamy naszych wspaniałych gości. Może zacznijmy od sponsorów, od tych, dzięki którym ta impreza w ogóle miała szansę powodzenia, że w ogóle się odbyła. Witamy pana wójta. Jest z nami również pan sołtys wsi, tak? Czy sołectwa, lepiej powiedzmy. Sołectwa Dobrzeń Wielki, również sponsor, bardzo dziękujemy. Witam wszystkich państwa artystów, dzięki którym właśnie mamy tą wspaniałą dzisiejszą wystawę. Chciałbym serdecznie przywitać i podziękować, że przyjęli zaproszenie nasi wspaniali jurorzy, którzy zechcieli ocenić tę pracę, a naprawdę to wysiłek ogromny. Miałem możliwość tutaj przyglądać się tej pracy, więc nie chciałbym być nigdy jurorem. Drodzy państwo, witam serdecznie przewodniczącego jury, którym jest pan Andrzej Schneiweis, opolski artysta. Witamy serdecznie panią Ludmiłę Małgorzatę Sobolewską, opolską malarkę, poetkę. Pani Marta Ostrowska, opolska grafka, zdobywczyni pierwszej nagrody Drodzy państwo, pierwszy dobrzeński salonik, jesienny salonik, pierwszy więc dla nas organizatorów wielka niepewność, jak to będzie, czy się uda. Czy w ogóle ktoś odpowie na nasze zaproszenie do udziału w tymże konkursie? No myślę, że ktoś tutaj powiedział, że sukces jest, że nam jako pierwsze takie spotkanie, pierwszy konkurs, pierwsza wystawa i takie duże zainteresowanie. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w tym naszym zaproszeniu do konkursu i do wystawy pod tytułem Dobrzeński Salonik Jesienny, a konkurs pod nazwą Dobrzeński Okolice Pejzaż Codzienny. O. Drodzy państwo, zawsze mówi się, że jak jest sukces, to mówi się, że sukces ma sukces. Pozwólcie państwo, że przedstawię osobę, która naprawdę dzięki swojemu wielkiemu zaangażowaniu, dzięki temu, że przez 3 lata już prowadzi tutaj u nas w GOK-u zajęcia, tak? Z plastyki, z malarstwa, z keramiki. Przez 3 lata co tydzień prowadzi zajęcia z grupą utalentowanych, nie tylko dobrzeńskich malarzy. Już możemy powiedzieć, że malarzy, bo prace tutaj, które są wystawione, to naprawdę to są wspaniałe. Pani Katarzyna Urbaniak przedstawi może coś więcej na temat samej idei tegoż salonika oraz przedstawi swoje dzieci. Gdzie oprócz naszej grupki właśnie kursantów czy warsztatowiczów, którzy tutaj chodzą na zajęcia, pojawiły się osoby malujące z gminy, które gdzieś tam na własną rękę działają. I powstał pomysł, żeby zrobić coś większego, coś bardziej otwartego. Sądząc po nazwie, na pewno państwo się domyślacie, że nieśmiało wzorujemy się na salonie jesiennym. Stąd, prawda, jakieś próba ustawienia poprzeczki, regulaminy, tak? Zdyscyplinowanie tych naszych artystów.
ale sama idea jest taka, że ma być to impreza otwarta, przyjemna, przyjazna, tak? Bez stresów, też przytulna, gdzie każdy artysta będzie mógł trafić do Warszawy. Zostawiam teraz i artystów, którzy biorą udział w wystawie, i tutaj ekipę, która zaangażowała się bezpośrednio w przygotowanie ekspozycji. To jest wieczór udziału. Nazwijmy ją, przepraszam.
Następujące prace następującego toru. Wyróżnienie w konkursie otrzymała Kinga Kołodziej. Brawo! Tam na Idziemy tak rządkiem. Kinga, zapraszamy jeszcze tutaj dalej. Jeszcze tam się uściskać, gdzie chcemy. Ja jeszcze mam kopertę. Trzecie miejsce w naszym konkursie zdobyła Beata Gruca-Słobodzian. Gratulujemy. Drugie miejsce w konkursie to był pan Alfred Polok. Bardzo miło. No i nagroda pierwsza, którą dostała pani Kornelia Sabasz. Tak.
Thank you.